Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest i dzisiaj po raz kolejny jest ekipa, czyli Erwin, Siema. Kuki Siema. I Łukasz. Dzień dobry. No, Kuki projektuje nam magazyn, Łukasz leci szukać tych, jak się to mówi? Skorupy żółwia. Tak, skorupy żółwia, a Erwinek, ja proponuję, żebyśmy zrobili żarcie. Ja robię suszarkę na jedzenie w domu. Bo tą suszarkę rozwaliliśmy i musimy zapewnić całą suszarkę jedzenia najlepiej. Kurde, czy ona tutaj wejdzie nam? W sumie tak tutaj, o. Także Erwin. Okej. Ideolo. Czekaj, mam coś tutaj? Mam jednego tego liza. O, już suszę gnoi. Mam wrażenie. Tak, są. Jak zabijamy kogoś, to od razu ich na ognisko. No to woda jest czarna. Nie wiem, Erwinek, czemu woda jest czarna. Może dlatego, że to murzyni miał tutaj. Robili coś z nią. Nie wiem, tak wygląda. Albo grafikę masz już taką stroną. Dobra, jest Lizard. No i my zaraz w razie co będziemy Jakub i Erwin będziemy napierdzielać drewno, żeby zrobić ten magazyn. Ogólnie stwierdziłem, że najpierw przygotujemy całkowicie magazyn i wszystko. Jest jeden. Tak, widzę. Nawet jest dwóch. No. Jest ich dużo. Jest ich od chuja. Też bym tak rzekł. O, ho, ho, ho. Nawet wodzu przyszedł. A dalej tak jest, że jak się wodza zabije, to reszta ucieka? Nie wiem, zaraz się przekonam, o ile nie zginę. A, do wody nie wchodzą. Wodza zaciechałeś? Tak. Co, uciekli? Nie. Niestety nie. Dobra. Ja te kości odłożę. Już jestem nad oceanem, ale na razie żółwie nie widzę, nie wiem dlaczego. Bo to żółwie te morskie, a nie oceaniczne. Erwinek, podejdziesz tutaj? Już, łowię ryby. Ale mi w nosie mnie kręci, o ja pierdzielę. To jest. O. Zbierz tą skórę królika, tu, plecy. Erwin. A. Zbierz proszę tą skórę królika. Wziąłeś tą suszarkę. Weź tego zbierz. Padłeś, powstań, Powerade. Tu masz ten, Cuba. Gdzie masz tą suszarkę? W środku, jak masz mięso. Dobra, ten się chyba pali. Ja mam jakieś mięso, mam królika. Ogólnie akcja jest taka, że potrzebujemy dużo szmatek i skór królika, bo można sobie zrobić teraz worek, żeby zamiast 10 patyków móc nosić 20, a zamiast 5 kamieni nosić 10. I to się robi ze skór królika, dlatego skóry królika są nam potrzebne i szmatki. Szmatki lub liny. Ja mam skóry królika. Ja potrzebuję coś łupiec. Kurde. Aha, bo to jest na strzały. Nie wiem, po co zrobiłem to na strzały, ale dobra. Trudno. Kuki, suszarka wisi. Znaczy jest. Boże, Łukasz, gdzie ty polazłeś? Trochę nie w tą stronę mam wrażenie, wiesz? Tam to jest skorupę. Tutaj zawsze były nad tym... Da, no, ale nie widzę nic. A jak tu jestem, to przy okazji wejdę... Przyszła suczka. Wejdę na statek i wezmę te... liny zbiorę. O, liny się przydadzą na pewno. Giry je zostawimy. Masz włócznie? Bo tu jest w wodzie chyba. Co jest w wodzie? Nie. Ja chyba mam, ale
włócznie w ogóle można sobie zrobić, nie? I właśnie, bo ryby przecież można połapać. Rybki, 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 rybki. Chodźcie tutaj do mnie, szybko. Ja mam włócznie. O, idzie żółw, dobra, mam. Druga. Trzecia. Czwartej. Tutaj kamienie można po wodzie wrzucać. Spoko. Dobra. Ja wziąłem tą rybę. I to gitara. Jest to możliwe, że mam żółwia, ale nie mogę go ubić? W głowę musisz tak z boku. Kopnij go. Masz tam więcej niż jednego? Tak, trzy. Cztery. To weź to... pod pachę. Chodź, Erwin, idziemy do niego. Daleko jesteś od bazy, Łukasz? No, dość trochę. To czemu tak daleko poleciałeś? Bo tam bliżej nie było żółwi, jak zawsze były. Ja najpierw armora sobie zrobię, a później dopiero na mógł. Zobaczysz, że mogę wziąć dwie skorupale, chyba nie mogę wziąć dwóch. Nie da się dwóch, tylko jedno. Szmatki, panowie, szmatki, liny, to jest coś, co po prostu potrzebujemy tego w ciul i ciul i ciut. Także zbierać każdą ilość. No nie, nie mogę. Tylko, tylko wnętrzności mogę żółwia wziąć. No i dość być. Jedna skorupa leży. Erwin, jak ty idziesz ze mną, czy nie? Zmęczyłem się, tu się napiję. Jest druga, dobra. Ja mam fulla już tego. Armora? Mhm. Dobra. Królik zebrany. Mówię, akcja jest taka, że robimy najpierw magazyn, pełny zapas. Kamieni, patyków, kości, drewna. Znaczy drewno to tam wiadomo, drewno na niej. O kurde. Co się stało? Trafiłem na dwóch gnoi. I lejemy ich z Erwiną włócznią. Kurde. Wyrzuciłem gdzieś włócznię. Idziecie w dwóch czy, dobra, mam... czy w trzech? We dwóch. Dobra, to dwie skorupy jest... tutaj leżą. Ja jestem w bazie, wiesz? Tam. No to jest cheaterstwo, królik przebiegł przez... Chodź, Erwinek. Ono na mnie gonią. W dupie z nimi. To shift i na pełnej. Nie taki shift, że właśnie mi się skończyła energia. Jestem głodny, chce mi się pić. Wszystko. Ja mam dwa króliki. Balizardy. Skrzynki od razu. Jesteśmy. Tu jest jedna skorupa. Tu jest druga. Adziu? Słucham. Mam jaskinię. Gdzie? Obok chaty. No wiesz co, póki nie wiem, czy dzisiaj mam ochotę chodzić po jaskini po ostatnim odcinku. Tak patrzę, to dziura i lina, nie? Gdzie jest druga skorupa? Tutaj. Erwin, weź tę tam skorupę. Zapecaj już. Możemy jeszcze skoczyć na ten statek i zebrać te liny, jak już tu jesteśmy. Wiesz co? Duża twarz. Ja mam na razie liny, więc nie ma sensu. Ale połzy pobierzcie. Chociaż ja zrobię najpierw sobie mołotowy. Ja skoczę, bo ja nie wiem. Ja wziąłem połzy. A tu są jeszcze. Tu leży ich sporo. A tu jest pełno tych, pełno walizek. Ja już nie mogę podnieść. To porób sobie mołotowy ze szmatek i bołzów. I wtedy pozabierasz same bołzy też. Mówisz, że szmatki gdzieś się przydadzą, to po co robić? No tak, ale no, mołotowy też się przydadzą. A szmatki, wiesz, zbierasz cały czas, tak? Chodziło o to, żeby zbierać. Jak tylko widzisz szmatki, to po prostu brać jak... Nie wiem co. Jak Greksi Oszynkę. No bo mam maksymalną ilość. No ci powiedział troszeczkę bardziej wulgarnie, ale nie będę taki. Ale nie. Kuki, chyba wiem o czym mówisz. O, to co ci wcześniej mówiłem o kawale. Peseta jakaś. I zdjęcia. No jest, tam jest. Dobra, panowie, możemy wracać do bazy. Tam się duch na statku pokazuje. Wiecie o tym? Na statku? Nie pamiętam, może. Ja tylko linię zbiorę i już lecę.
Ogólnie panowie, no, typowe farmienie, zbieramy dosłownie wszystko, co nie? Bym proponował po prostu teraz pieprzać do bazy. Taki mam plan, panowie. Czekam na was. To są jeszcze kurwa żółwie. Skoro bo oczywiście już nie wezmę. Panowie, idziecie, bo ja bym chciał spieprzeć do bazy. Już, już. Masz Edin? Ja mam już wszystko. Patony tu jeszcze były. Zebrałem 7 żywicy. To ja tu można spać? Może no, z tego? Tak. Wiecie co, czekajcie, ja tą grafikę ustawię na tą kolorową. Kaseta. Nienawidzę jej, ale przynajmniej będziecie widzieć. Takie trochę... Jary, chodź tutaj też, bo tu są szmatki do wzięcia. To w sumie my się możemy przespać w tym. Póki się prześpi w bazie, a my się prześpimy w... No. Za chwilę. W statku. No dobra, ja muszę... Łukasz, zawracaj. Zostawicie mnie samego? Ja się boję. Nie ma ruchu. Idę właśnie kimać. Czekaj, bo my musimy dopłynąć. Ile nas jakieś nie wpieprzą? Zbieramy to wszystko, co jest. No, czy zjadł w ogóle? Macierina na końcu. Czekaj, zobaczymy, mam ile szmatek? 67. Nie podnoszę tą. 68. Poważnie, taka jedna szmatka. Taka jedna, ta to jest tylko jedna szmatka. Mam 20 szmatek, dwie liny. O, ja mam towarzysza. Nawet trzech. Dobra, spać, ludzie, chodźcie spać. To taki chuj, mam trzech towarzyszy. Bo kuki nie zaspał. A, nie możemy spać, bo nie ma... O, ja pierdzielę. Bo? No bo ma jest ten jeszcze. Ja mogę spać. Ja nie, nie, możesz zapisać grę. Nie, mogę kliknąć Z. I czekam, jest jeden z... Panie, bo ja nie jest mogę. Jeden z... Czterech mam. Ja nie mogę. A ty, Erwin, możesz? Ale przypuścimy. No ale to wszyscy muszą się położyć. No ja nie wiem, ja nie mogę, panowie, więc się nie położę raczej. Ale to chyba w tym może tylko jeden się położyć. A wkliknijcie Z, bo tu musisz przytrzymać, nie? Ja nie mogę, no... Ja też się. Pojawia się ja ten mogę. Diagram, który... Ja Erwin... też mogę. Pokazujesz... To nie wiem, o co chodzi. O dwóch. Pozbierajcie wszystko, co jest tutaj na łódce. Wzięliśmy. Bołzy, batony, karnistry powietrzne, w sensie te... Butle z tlenem. Wszystko mamy, ja mam full. To co, biegniemy do bazy? To jest pindelany. Tak, na YOLO. Łukasz, kiepski pomysł odpalać pochodnie, skakując do wody. Ja nie zapalę teraz pochodni. No nie, wydawało mi się, że ten... No spokojnie. Ja mu to może... odpaliłem. Aha. Dobra. Lecimy do bazy. Musimy... A, bo ty kupisz, jeszcze spać nie możesz. No nie, bo mam... Ja wiem dlaczego. Bo my we dwóch, pamiętasz? Ostatnio co graliśmy? To we dwóch w tym samym czasie poszliśmy spać. Dlatego my w tym samym czasie będziemy mogli. A chłopaki mają, wiesz, inaczej zaczęli... Gdzie ty chuju jesteś? Nie bazę rozpierdalasz. Trzeba jak najszybciej porobić jakieś kuźwa pułapki, nie pułapki, bo... To będzie masakra. Ogólnie jest ich tutaj w ciul. Ratowników też... Dobra, panowie, do bazy. Idziecie, panowie? Dobra, lecimy do bazy. Nie wiem, co trzeba było mieć, żeby kijek zupgrade'ować, ale nie pamiętam już. No kijek ze szmatką robisz. Ale żeby taki... A tak, ale to kijek ze szmatką to się robi pochodnia, ale jeszcze był taki zupgrade'owany kijek. No to on się robi po tym, jak pochodnia ci się zużyje. A. Po co ci zupgrade'owany patyk? Bo on dłużej świeci. No właśnie to tak robisz w ten sposób, że robisz z niego pochodnie po prostu. Jak zrobisz z niego pochodnie, to wtedy ten... A i panowie, zbierajcie... Tak, wszystko, no kwiatki teraz akurat przebiegamy, gdzie jest jakaś polana z kwiatkami. Zbieramy dosłownie wszystko. Żeby coś tutaj...
konkretnego zrobić, to musimy się naprawdę uzbroić we wszystko. Przygotować sobie zarąbisty zapas surowców. Erwin, biegnę za tobą, ale cię nie widzę. O. Ja się zaciąłem. Dobra. Wąkasz coś przed ścianą. Nie widzę. Nie wiem, jak ty chciałeś przejść. A się tu wskoczyć jakoś, czy co? Nie no, obok przejść, no kurde. Po co chcesz się wspinać po skałach, zamiast przejść obok niej? Kuźwa, jeleń mi uciekł. Aha, ja mam sam sobie walczyć, tak? No biegniemy do ciebie. Dobra. Jeszcze burza. Kurde, zrobiliście ten? Erwin, dodałeś tą skorupę? Nie, jeszcze. To czym prędzej? To ja dodam. Dobra, i chodź, zrobimy drugą od razu. Ja postawię. Ja go dobiję, dajcie ej. Tylko swoje skorupy. Dajcie tylko swoje skorupy, panowie. Jeszcze trzecia. Ja już dochodzę. Skorupa, halo, halo. Łukasz jeszcze po skorupę śledź. Dobra, czy możemy teraz iść spać, póki? Nie. Jeszcze nie możemy. No, póki, powiem ci, dobrze kombinujesz. Co? Widzę, że to będzie na idealnym poziomie. Te schodki. No ja wiem. Jakby się słońce odbija. Czekajcie chwilę. Też noc jest. Kurna, śmieszne. Łukasz, chodź tu, dawaj tę skorupę. Opada, zaraz przestanie i tyle z tego będzie. Łukasz... No idę, idę. Boże, jeszcze od dupy strony poszedł. Gdzie to jest? A czemu idziesz, a nie biegniesz? Bo mi się skończył ten. To trzeba chwilę iść, a potem znowu biegniesz. Dobra, możemy się przespać, póki... Kuźwa, jeszcze nie. Dobra, zbieramy kości. I do koszyków. Faktycznie, napełnia się coś, ale to jakaś taka lipna jest i tutaj. Każdy sobie... Bo to się dopiero napełni, tak? Przecież, wiesz... Nie od razu, żeby zbudowano. Zimno mi. Chodź ty królik, bo cię siechnę zaraz. Króliczku, gdzie jesteś? Mamy tu gdzieś taki ten magazyn na kamienie, czy nie? Na razie jest pełny, więc trzeba będzie zaraz porobić nowe. Ale najpierw musimy zrobić ten magazyn, żeby w ogóle móc. Tu musimy się przespać i bierzemy wszyscy za siekiery i napierdzielamy drzewa, tak? Tak. A ja miałem mięso odstawić. Ja odkładam całe mięso. Erwin, jak masz mięso, to tam na suszarkę. Tam ze mną polowałeś, to możesz coś mieć. Dobra. Adziu, nie możemy iść w kimę. Bo jeszcze nie. Tylko czemu? Ja mogę. No tutaj, wiesz, co jakiś czas możesz, tak? Raz na dobę. Konkretny, jakby, jak się nazywa, odstęp czasowy. I mówię, kuki, my we dwóch szliśmy o tej samej porze, dlatego my jeszcze nie możemy. Jak ty będziesz mógł, to i ja będę mógł. Kogo tak nie mówisz? Powieszę. Lipa. No, za chwilę będziemy mogli. Będziesz? Jedzcie coś, co jest na tym. Kto sobie coś zrobił? Panowie? Ja nie. Ja też nie. No, ale nikt nie jest głodny? Ja mam fula. No, spoko. Dobra, 7 żywicy. Żywicy trzeba zbierać cały czas.
Dobra, już powinniśmy móc spać. A, to tak, okej. Okay. A jak się wiesza? E? Nie, na C. C. Na E jeszcze. Dobra, nie chcecie, to nie, ja sobie zjemy tyle. Nie mogę powiesić. Może już jest pełno, wiesz? Dobra, panowie, spać wszyscy. Jadłem przed chwilą, wiesz? Spać, Elbi. Chodźcie spać. A gdzie macie łóżka? Na zewnątrz. I gitara, siema. Siema, gitara. Dobra, panowie, teraz siekiery, drzewa i napierdzielam magazyn. Wózek, sanki niech ktoś bierze. W garażu są. A do tego nie wolno się, bo tu jest ten, ale... No to, co jest garnek, to nie. Bądźcie, panie Boże. Pani żeście zostawili? Co jest, kuźwa? Te małe drzewka ci nie dadzą. Ale ja napierdzielam w duże ty, u mnie. Co znaczy, że napierdzielam w duże drzewo i dwa razy już tak jakby mi sam konar, wiesz, się zniszczył. Konar nie płonie? Dobra, to ja będę znosił. Leży tu tego. To się widzę, że zbadowało. A, jakieś piórka, nie piórka, no mówię, wszystko co tylko widzicie to zbierać. A dziuwia. Dobra, idę to drzewo załadować. Aha. Jadę do was po drewno. Mamy jakieś 23 minut odcinka, bo tak z 5 minut wcześniej włączę nagrywanie. Plus minus. Ten jak napierdala. Dzięki za zajebanie mi drzewem prosto w głowę. Nie wiem, kto był taki zdolny. Ale kuźwa, patrzcie, gdzie ścinacie te drzewa. Nie patrzcie. Jak to ci tam kazał chodzić? Tak. Kuźwa. Toć tabliczka jest. Kask trzeba założyć. Bez kakakasku nie ma co. A, myślisz, że kakakask by mnie uchronił tak przed tym drzewem? A, to spoko. To powiem ci zajebisty, masz kask ty. Jest kakakask. Właśnie. W sumie racja. Bo zwykły zwykły kask nie chroni, ale kakakask już o, chroni. O, tak. A kakakask też w ogóle. Tak. Głupie drzewo. Stoję tu na piasku, śpiewam. Kasku. Jeszcze panowie dwie kłody. O! Jadę. 10 do schodków. Jadę, pędzę, zapier... Dzielam. No. Normalnie się czuję jak na wycince czasami u nas w lesie. Ja nie mieszkam w lesie, że... w wiśniaku. Tylko, że... ten, tylko, że... I have a problem. Czemu? Trzy problemy nawet mam. No, taki problem to nie problem. Ale jak oni masakrycznie tu kurna atakują, ty, to jest masakra. Kiedyś tak nie było, ja nie wiem. Tyrają mnie. Z tego co wiem, czym jest więcej osób, tym jest więcej zombiaków. Myślałem, że to kanibale. No, to zombiaki. Ty nie, tam nie znasz. Też tak myślałem. A, sześciu, okej. Okay. Można i tak. No przyjdziecie pomóc, Erwin. No ja biegnę. Ja się utrwala bawię. Chodź, mam tu dla ciebie taką panią do grznięcia, chodź. Do nogi?
Gdzie masz? Halo. O, zostawcie ją. Uj. Jeszcze ciepła. Okej. Okay. Jeszcze dwóch. No i jeba. Już tam idę. Na pyrkę ich. I na ognisko. Ktoś jeszcze tu chce coś dostać? Jeden uciekł z lasu. Bo to człowiek z lasu był. A, okej. Okay. O, idzie to następny. Adek Majka. Chyba ty. Jak są te schody, dokończ. No. I jeszcze jeden do kolekcji. Ideolo. Co? Tego nie przewidziałem. Czego? Czego? Ale to zrobić inaczej. Usuń go. Same drzwi? Gdzie tu? Tak, wstawić normalne drzwi, a potem dorobić ścianą, wiesz, tą... taką... Mogę tu budować już coś, czy jeszcze nie? Zobacz, w ten sposób. O, możesz ustawić prościej, bo u mnie to tak coś krzywo wyszło chyba. Nie, dobrze wyszło. Nie, dobrze, źle wyszło. Dobra, ściany buduj, ale drzwi nie. Dobra, Adziu, to już robię. A okien tu nie będzie żadnych? Nie wiem, co my. No, no, no. Ja już porobię. Gdzie się drzwi, gdzie są drzwi? Ja mam na każdej ścianie dało, może nie na każdej. Gdzie są drzwi? Na górze, w tym niebieskim. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta zakładka od lewej. Mam. Tam później chyba piąta strona, czy szósta, jakoś tak. No tak. To trochę jakoś pochyłe są. Dziwnie się tak zbagowały. Adzio! No, krzywo były! Czekaj, bo są na schodach, a nie na podłodze. W ogóle nie wiem, kurde, w którą stronę drzwi powinny być odwrócone. No. Ja pierdziel, tyle zabawy z tym. Ile na to kłód idzie, Kufi? 5. Idealo. Niech będzie. 5 kłód potrzebujemy. Ja tu mam, spokojnie. Zaraz będę miał pełne serce. Winek, a co z tobą? Matki zbieram. O, ty kuźwa. O-o. No. Kuki, ale nie stawiaj tu normalnej ściany, tylko... Usuń. Tylko tą stroną projektujesz. Już. Wiem tylko, że ona automatycznie mi się zaznacza. Okej. Okay. Daj decyzję. A w ogóle kości, kurde, trzeba pozbierać. A teraz zrobili to napierdzielanie w drzwi. Ile te sanki pomieszczą? Raz, dwa. 11. Co, Łukasz, do ciebie też się nagrywam od razu? Tak. Dobra, jest okej. Okay. Jest? Też tu jest dziura, nie jest okej. Okay. Tu macie pełne sanki, a tam jeszcze jest jedna kłoda, muszę po nią się wrócić. O, ty, kuźwa, co mnie przejeżdżasz? Kuki, drzwi buduję. No. Czy nie, dobra, najpierw dokończę tamto.
Nie ma sensu. Nie buduj. No buduję tamte z tyłu, co te ściany. Myślisz, że te ściany są tu potrzebne? Wydaje mi się, że nie. O, patrz, będzie okienko w okienko, ty. Dobra. W sumie to może tak być. Zostaw tak. To nam wyszło. No. Drzwi! Łukasz, gdzie ty? Hmm? Drewno dawaj! Nie ma więcej, trzeba iść narąbać. Już się skończyły surowce. To rąbaj, to rąbajmy. Chodźcie. Tego będą same patyki tylko, więc tutaj nic się nie da. Tym. A gdzie wziąłeś wózek? Co? Wózek. Czekajcie. Nie, nie brałem wózka. Co jest? Za daleką myszkę w ekwipunku przyciągnąłem. I wyszło mi aż do pulpitu. Ciemno zrobiło, ty. Pewnie mieście przez chwilę host not responding. Nie, nie było nic. Ja nie mam nic, ja normalnie rąbię dalej drzewo. Lewinek stoi koło mnie. Towarzyszy mi. Oh shit. Rąbajem to drewno. Chwilę, sekundę i bym umarł. Dlaczego? Byłem spragniony za bardzo. Popilnować, panowie. Nie wiem, czy z tego drewna nie będzie patyków. Moje mnie denerwowało. Erwinek, a? Ty ścinasz czy nie? No. Czuję, żeby ktoś po wózek poszedł. To ja biegnę. Przy okazji wezmę dwa. Nie, bo nie ma, dobra. To będzie patyki, to nie. Ogólnie potrzebujemy 21 kłód, tak? Na to piętro, tak. Znaczy w sumie nie wiem, co teraz jest zaprojektowane tylko. Ściany? Kłódki? To przednie tylko? Ściany? Masz jeden kłótarz? No, i tak drzwi. Ci pokazuję. Ogólnie ludzie trochę porobimy poza odcinkiem, bo nie będziemy całego tego magazynu. No chyba zajtuję. Nie ma sensu. Nawet... Ja podrobię, mówię, że wszyscy. Nawet nie wiesz, jak ja się zmuszam, żeby z tą nagrywać. Jebcie. Nie, no oczywiście ty jest wiesz. Żartuję. Bo to bez sensu na odcinku robić cały czas ten magazyn. Teraz już zaraz będziemy też kończyć powoli. Tylko już dokończymy te 19 kłód. No i później, dobra, ja ścinam ostatnie, więcej nie ścinajmy, żeby znieść wszystko, żeby to nie potracić. O kuźwa, ile tu leży, ja pizgam. 10? A, bo to jest jakaś ściana w ogóle. Zabiłeś mnie. Ale kto to cię zabił? No nie wiem właśnie, ten kto drzewo ścinał. To drewno cię zabiło. Weź mnie ulecz ktoś szybko. Chodź, do kogo chodzi. O, dzięki. Lecę, biegnę. Masz wózek? Nie. No, lecę z wózkiem. Kurde, się zablokowałem, no. Boziu, kolejny gnój. Jego... Jadę z wózkiem. A ja tu mam dwa śmiecie. Chyba już nie w stanie. Tak też myślałem. Tuj dalej, nie buduj. Nie no, te ściany jeszcze. Nie chciałeś ich. Ale stwierdziłem, że chyba mogą być, czy nie? Dobra, to budujemy. To czy nie wiem w sumie. No bo tak to będzie tu przerwa taka, zobacz. Nie wiem, czy to jest sens.
No to śmiesznie wygląda. Dobra. Czekajcie, zwieźmy to całe drewno. Kuki, zaprojektuj dalej. Właśnie nie mogę, o. Z tego drzewa jeszcze na dwie wioski. Dalej. Ależmy narąbali, kurde. No właśnie, dlatego teraz tylko musimy wszystko zwieźć, żeby tego nie stracić. To dla by było, no. Kuki, nie musisz do domku wchodzić. Ja przed chwilą obok wózka mogę to. Teraz już nie. No, przy schodkach mogę. Okej. Okay. Czego drzesz tą japę? Głupia piczko. Jadę do was. Dopadła. To za psychole, ty. Co? Oni tu zrobili prawie, że ten, szar drzewa. Ale panowie, więcej wynietnijcie już. Nie tniemy, my zrzucimy. A, no to po prostu tak. Przerzucamy. To spoko. No. Dobra, biorę wózek i lecę. Mam fulla. Jadę z kolejnym wózkiem. To i tak kupi jeszcze coś, musisz zaprojektować. Tak, zobaczymy. Wiem, co zrobić, kupi. Na górze zrobić też takie ściany, co nie? Ale tak, żeby z domku można było, wiesz, drzwi po środku zrobić, żeby można było wejść z domku do tego magazynu. Żeby nie trzeba, wiesz, przez dwór wchodzić, co nie? Tylko z piętra, żeby można było. Dobra. Bierz Łukasz drugą kładę, ja już jadę z wózkiem. Erwin, zobacz, czy dużo jeszcze zostało tego drewna. Jak możesz to policzyć. Ale gdzie? Tu co, leży? Nie ma już nic chyba. Wszystko zebrane? Dosłownie wszystko? Ja mam dwie kłody przy sobie. A coś muszę ludzie sprawdzić, bo coś mi się jakoś źle podoba. Jak się usuwało, Adziu? C. Delete. A, te schody, które mi tu wyszły. Call cuter, tak? Alt F4. Panie. Ja to drzewo usunę. Może być. Dobra. Okay. Czyli panowie wszystko już ten? Tak, mamy to. Całe drewno. Kości odkładamy. No odejdź, kurde. A tu nogi leżą. Trochę lipnie ci to wyszło. A leży? Nogi leżały. A się nie leżały? Ręce. I tu postawię ścianę już na górze. Ja z tego jeszcze zombiaka złożę, czekaj. Adziu, nie wyszło lipnie, wyszło dobrze, zobacz. Sprawdź, czy na górze za bardzo nie wystaje. Nie no, za bardzo nie. Tak z wejściem nie wejdziesz dobrze, ale... Dobra. Nogi można powiesić tam na tym? Można. O. Tylko musisz je umyć. Musisz je umyć. A nie da się. Umyć czy powiesić? A dało się. Kupi robić schody? Ale to napierdzielanie drzwi jest teraz rozbrajające. Łukasz, co się. Wbrew zasady, wpierw się wychodzi, potem się wchodzi. O!
Was podsumował. Uwa. Aha. Co? Ty wiesz co? Co się stało? Nie no, co ty w ogóle? Co robię, czekaj. Widzicie ludzie, tak to bywa. No ale to nic. Drewno jest jeszcze potrzebne tutaj. Odciulajcie ciut. Bo to będzie willa taka wielopiętrowa. Da się zrobić jakiś pojedynczy ten? Nie. Raczej słabo. Możesz się tu położyć. To żeśmy teraz dali. Dobra, Kuki, będziemy kombinować później. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie odcinka. Zapraszam do opisu, w którym macie linki typu Facebook, Twitch, kanał Erwina, kanał Łukasza, hitboxy Kukiego. No i wiele, wiele innych przydatnych informacji. No i co? Dzięki za oglądanie. Chłopakom dziękuję za pomoc tutaj. Już w budowaniu mojej willi. Już zrobiłem, patrz. To nie lepiej tamte zniszczyć, żeby... Myślisz, że to będzie się dobrze wchodziło? Nie wiem. Dobra, najwyżej będziemy niszczyć i naprawiać i takie... Dobra, Boże. Dzięki za oglądanie. Dzięki panowie za pomoc. Do następnego, trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Hej. Hejo.